Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów. To czym właściwie się zajmuje? Z nadania Rady Miejskiej wydaje łachmaniarzom mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś on sam... Nadzoruje. W rzeczy samej. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Dzięki. Bywaj. Powodzenia na szlaku! To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. To nie jest trop Garkaina ani Fledera, a więc Ekima. Patrzcie na tego! Herald! Uważaj, jest silna! Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Polowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. Twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Chodźmy. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku.
Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. To morderstwo było konieczne? Tak! Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd, spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak, do zobaczenia. Teraz czas na wyjaśnienia. Dlaczego zabiłeś Lunda? I o co w tym wszystkim chodzi? Wolisz krótką czy długą wersję? Chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Ajde. Ty miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszne. Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum Zelander. Ajden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły kota. Z tego co pamiętam, monstrum zostało w końcu pokonane. Tak, gdy wypruło flaki z mojego zleceniodawcy, została tylko jedna opcja. Jakoś dogadałem się z Ajdenem, połączyliśmy siły, a zapłatą podzieliliśmy się po połowie. Potem pracowaliśmy wspólnie wiele razy. To był najlepszy człowiek, jakiego spotkałem. Wiesz, że cię lubię, ale nie dorastasz mu do pięt. I co się z nim stało? Jakiś czas temu Ajden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Ajden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Ajdena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertram Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Wien? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mój przyjaciel jest bardzo zdeterminowany. Niedawno zabił człowieka, który nie chciał pomóc mu dotrzeć do Taulera.
Myślisz, że mnie nastraszysz? Mam w dupie, co ze mną będzie. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym, on już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałeś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysiej dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selize do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selize. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze. Taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hammondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hansa się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze 100 kroków trafiałam z łuku w wróble, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał tę pizdę Selize. Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może nie pamiętam. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Rób, co uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. Rób, co uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Konfidenci! Kapusie i rasiści! Wiene, co jest do kurwy nędzy? Przyszli mnie po mnie... Warren! Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Nesę te art. Zaraza. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyń na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selize. Pogadajmy o tym. Nie. To jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia. Bogowie morza, nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę z łupów. Nie przeszkadzaj sobie.
Czego, kurwa? Ponoć należałeś do Hanzy Taulera. Mów, kurwa, czego chcesz! No dalej, tłumacz jest, skurwysynu! Szukam Bertrama Taulera. A coś ty, kurwa, za jeden? Znajomy jednej twojej znajomej. Szukam Taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone gildie! Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! Zdeptać, rozerwać! Możesz jeszcze się poddać. Zjeżdżę ci pysk. Nie kręcić się tu! Co tak późno? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troiger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią stawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Z
Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlak i zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Łżesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Może się zmieniłeś, może nie. Dla mnie i dla Lamberta to bez znaczenia. Zabiłeś Aidena i chuj z tego, że masz teraz nowe życie. Nie wierzę w drugą szansę. Jak chcesz, Lambert. To twoja sprawa i twoja zemsta. Długo czekałem na ten moment. A ja nie mam zamiaru dać się zabić. Dzięki za pomoc, Geralt. Proszę. Chcesz jeszcze o tym gadać? Nie chcę. Do zobaczenia, za jakiś czas. Bywaj.